Co on teraz myśli? Wróżba z kart Lenormanda i kart Tarota. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszą aktualną wróżbę i życzę Wam miłej zabawy. Oczywiście proszę Was również o wymianę energii i podkreślenie Waszej obecności. Piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, jesteście tutaj nowi. Zostańcie po prostu na moim kanale. Kochani, cieszę się, dziękuję za Waszą obecność. Jeśli potrzebujecie wróżby indywidualnej, zapraszam Was bardzo serdecznie. Napiszcie mi na e-maila, a ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb. Mój adres e-mailowy oczywiście znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam najgoręcej na wróżby indywidualne. I teraz, kochani Państwo, zobaczmy jego myśli, co on teraz aktualnie o Tobie, czy o Waszej sytuacji, czy o Waszej relacji myśli. Wybierzcie sobie, kochani, grupy. Już Wam mówię. Pierwsza grupa to serduszko różowe i karty Lenormanda. Druga grupa to kwarc cytrynowy i talia kart Tarota. Więc wybierzcie sobie grupę, talię lub przedmiot. Natomiast możecie oczywiście całą tą wróżbę, cały filmik obejrzeć, ponieważ to są dwie zupełnie różne talie. I zarówno Lenormand, jak i Tarot mogą coś innego powiedzieć, dopowiedzieć, uzupełnić. Więc oczywiście zapraszam do oglądnięcia całego filmiku. Ale jeśli jesteście zwolennikami tylko kart Tarota lub tylko kart Lenormanda, to wybierzcie sobie odpowiednią grupę. Jedynka Lenormand, dwójka Tarot. Zapraszam. I zaczynamy, kochani. Zaczynamy oczywiście od pierwszej grupy, czyli Lenormand. Co on teraz myśli? 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 Co on myśli? Dobrze. On myśli, żeby napisać. Napisać być może do Ciebie wiadomość, WhatsApp, SMS, nie wiem, jak się komunikujecie, ale żeby napisać wiadomość.
Także spodziewaj się w najbliższym czasie wiadomości. On tutaj myśli, że są jakieś komplikacje między wami. Myśli o tych komplikacjach, patrzy na te komplikacje. Widzicie, jest zwrócony w stronę tych komplikacji. Komplikacje, utrudnienia być może przez jakąś kobietę, przez jakąś ex jego lub przez jakąś waszą rywalkę, konkurentkę. To może być kobieta o ciemnych włosach, brązowych, szatynka, brunetka, która jest skomplikowana z charakteru i tutaj zatruwa, tak? Komplikuje. Tutaj chodzi o emocje. O emocje, być może do tej tutaj właśnie rywalki, konkurentki, ale być może również chodzi o sprawy finansowe, które on teraz ma. No, są jakieś problemy. Jakieś problemy. Żmija oczywiście może też mówić nie tylko o kobiecie, ale o różnych problemach, różnorakich. Czy jakieś skomplikowania, czy jakieś chorobowe problemy wręcz, bo żmija to jest symbol medycyny, więc mogą być rozmaite jakieś medyczne problemy i tak dalej. Tutaj sytuacja między wami jest niejasna, chmury. Zaciemniona, niejasna, problemy, problematyczna po prostu. I tutaj chodzi o spotkanie, podróż. On gdzieś być może jest teraz w podróży, na wyjeździe, czy dzieli was jakaś odległość geograficzna. I tutaj myśli on o tym, że wasza sytuacja jest jakaś zagmatwana, niejasna, nieklarowna. I tutaj mówi ta karta o przyjaźni, o tym, że on jest tobie wierny, że on jest przyjacielem twoim, lojalny, pełen zaufania. On traktuje ciebie też na stopie przyjacielskiej. Być może, jeśli łączy was coś więcej, może być przyjaźń plus, tak? Tej wielkiej miłości oczywiście nie widzę. Jeśli jest to nowa znajomość, to jest na pewno tutaj fundament przyjaźni. Natomiast jest to, jeśli jest więcej niż przyjaźń, to może być to też przyjaźń plus, tak? Tak zwana. No i on tej myśli na pewno o tym, by wysłać do ciebie wiadomość. Być może tą sytuację, która jest dla niego jakaś niejasna, chce on wyjaśnić. Być może też chce się on spotkać. Chce się spotkać, coś jakby wyjaśnić, ponieważ tutaj on uważa, że coś jest niewyjaśnione, trudne, zagmatwane i on by może chciał tutaj spotkania i wyjaśnienia właśnie, żeby te problemy, te tutaj chmury odeszły. I chciałby to w takiej atmosferze przyjacielskiej, pełnej zaufania, pełnej jakby no takiej lojalności, uczciwości, szczerości wyjaśnić. Są jakieś tu problemy, są niejasne sytuacje, są problemy emocjonalne lub finansowe u niego. No i jakaś podróż, chęć przyjazdu, chęć spotkania, ale tempo tych kart jest bardzo powolne. Nie spodziewaj się od razu tej wiadomości, ale w jakimś wolniejszym tempie tutaj będzie wiadomość. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam oczywiście serdecznie teraz grupę drugą. Grupa druga wybrała karty tarota i ten oto przedmiot, czyli kwarc cytrynowy. Co on teraz myśli? Co on teraz myśli? Co on teraz myśli? Co on teraz myśli? Co on teraz myśli?
Tutaj problemem może być w jego myślach to, że on wszystko na poziomie głowy tutaj przemyśliwuje, przepraszam, i zamyka się, blokuje, jakby odcina emocje głębsze. Jakby on nie chciał nic widzieć, nie chciał nic słyszeć, tylko tutaj widzicie, blokuje, jest, no po prostu są blokady u niego emocjonalne. Jakby nie chciał się teraz angażować w nic głębszego, w jakieś uczucia, w jakiś związek taki poważny, tak? Zastanawia się, nie jest jeszcze tutaj zdecydowany, widać. Tutaj ma jakiś dylemat, tak? W którą stronę pójść? Pasywność, widzicie? Pasywność. Siedzi, namyśla się, którą decyzję podjąć, w którą stronę pójść, patrzy w horyzont, zastanawia się. Natomiast jest pasywny, siedzi, nie wykonuje żadnego kroku, żadnego ruchu, tak? Więc tu jest wielka pasywność, zastanawianie się, również smutek. Jakby może, nie wiem, jeśli jest jakiś u Was problem, to dziewiątka mieczy mówi o totalnych blokadach, o smutku, no wręcz takiej depresyjnej atmosferze, żalu, rozczarowanie. Jakby rozmyślanie, i tutaj myśli on o czymś stabilnym, ale jeszcze jest niedojrzały, nie podjął decyzji i oczywiście nic nie robi, jest pasywność. Natomiast widzi tutaj być może potencjał już czegoś stabilnego, natomiast nie wykonuje jeszcze w tę stronę stabilności on żadnego, absolutnie żadnego kroku. Tutaj mamy, kochani, to, że on właśnie myśli, rzeczywiście to jest karta wręcz ewidentna o tym, że on o was myśli wieczorem lub w nocy, lub śni, lub zastanawia się, lub tęskni wręcz wieczorem. I karta jakby pojednania dusz również, też was podziwia, podziwia was, podobacie mu się i tutaj też czuje on taki popęd może, taki, bo to jest karta lwa, karta siły, to jest karta lwa horoskopowego. Jeśli on jest lwem horoskopowym lub wy jesteście lwem, no to oczywiście jest 100% rezonacji. Tutaj jest lew, ale też jako seksualność, jako czuje po prostu on, że być może musi mieć jeszcze siłę, by to ten kryzys jakiś taki u was przejść. Być może ta karta mówi też o pracy nad tym związkiem, tak? Znaczy na pewno też o seksualności, jakiś pociąg, jakaś namiętność, jakieś pożądanie. Natomiast tutaj jest smutek u niego, smutek, rozpacz, żal, być może macie rzeczywiście jakiś kryzys, nie jest on dojrzały jeszcze do czegoś stabilnego, odcina emocje i uczucia, mówiłam, jest pasywny, nie umie podjąć decyzji, zastanawia się, ale myśli i tęskni, i podobacie mu się, i też pod względem myśli takiej atrakcyjności, podobacie mu się również, więc takie właśnie tutaj sprawy są w jego głowie. Dziękuję serdecznie obu grupom i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do subskrypcji, do komentowania i do lajków. Oczywiście tych z kciuczkiem w górę. I do usłyszenia oczywiście już wkrótce. Pa!